Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj powstała taka spontaniczna decyzja, abyśmy razem ze Milką nagrały mój pierwszy raz, czyli makijaż brwi. Będziemy robić dzisiaj brwi, słuchajcie, z czego niezmiernie się cieszę i stwierdziłam, że nie będę tego nagrywała do żadnego vloga, tylko po prostu pokażę Wam to wszystko w oddzielnym filmiku, bo z tego co wiem, to jest bardzo dużo pytań, jest bardzo duże zainteresowanie, na pewno będziecie pytały mnie również, gdzie robiłam brwi, kogo polecam, także zobaczymy, słuchajcie, powiem Wam szczerze, jestem trochę poddenerwowana, ale zaraz wypiję sobie jakąś kawę, u Emilki też będę dzisiaj robiła jeszcze paznokcie, także na pewno się trochę wyluzuję. No i słuchajcie, ta decyzja już jakby ciągnęła się za mną od dawna. Bardzo dużo z Was polecało mi, żeby nie robić tej henny, tylko w końcu wykonać porządnie, raz a dobrze swoje brwi. Także zapraszam Was dzisiaj na taki króciutki filmik. No i mój pierwszy raz. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Porozmawiamy trochę z Emilką, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że tym filmem również albo Was zachęcę i pójdziecie na brwi, albo jednak zdecydujecie się, że to nie jest dla Was. Miłego oglądania! Hej! Hej! U Emilki praca w re, słuchajcie. Tak. Cała w proszku. Jak zwykle. Nie widzieliście, jak ja szłam tutaj do pracy. Dobrze, że mamy nie było za aparatem. A jeszcze śnieg pada u nas, pogoda paskudna. Ja to wszystko niosę, wszystko mi wypada, rozpada, ale jakoś dotarłam. A co tutaj masz ciekawego? Słuchaj, mam tutaj tak, skrypty szkoleniowe, z których korzystam, z których się uczyłam, do których jeszcze trochę zaglądam. Szkoliłam się u Moniki Grzelak, to jest Międzynarodowa Akademia Makijażu Permanentnego. No powiem, Monika, jeżeli to obejrzysz, to powiem, dajesz radę, no. Także fajnie, fajnie, że tam na pewno wrócę. Tutaj kolejny podręcznik Moniki Wiśniewskiej. Tutaj skrypt szkoleniowy też, mój pierwszy, który dostałam od Moniki Grzelak. Także jeżeli dziewczyny oglądają, to które na przykład też chciałyby się gdzieś szkolić, no to myślę, że mogą spokojnie do tych dwóch pań zajrzeć. Łódź i... O matko, jakiś odległy zakątek. Nie pamiętam. W każdym razie zaraz dla Pauli dam do makijażu permanentnego do wypełnienia dokumenty. Tutaj będzie mogła sobie przeczytać, nad czym to polega. To wygląda tak, tak? Zawsze jak ktoś przychodzi tak na makijaż, to musi podpisać jakieś oświadczenie. Musi podpisać oświadczenie, musi podpisać zgodę na wykonanie makijażu permanentnego, ale również są to informacje dla mnie, czy taka osoba jest chora, czy taka osoba przechodziła jakieś choroby, czy zabiegi, jak wygląda jej skóra po wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów, czy jak się zabliźnia, jak się goi. No bo to też ma duży wpływ, tak? Czy choruje, czy ma cukrzycę, czy przyjmuje jakieś leki. Ja nie wykonam makijażu permanentnego, jeżeli są do tego przeciwwskazania, tak? Jakby tutaj, no to tak samo jak tatuażysta się za coś bierze. No, no tak, to też się podpisuje jakieś tam oświadczenie. Mhm. Tak? No bo mogą być jakieś komplikacje, a tego chcemy uniknąć, tak? I my jako makijażystki i jakby pacjent oczywiście. Dokładnie. A powiedz Emilka, czy jaki to jest ból? To jest porównywalne do tatuażowego bólu, bo dużo osób mówi, że da się znieść, że nie boli, a druga część mówi, że to zależy, kto ma jaką odporność na ból. Słuchajcie, to jest... Każdy ma inny próg bólu, więc jakby ciężko to określić i porównać do czegokolwiek. Ja używam znieczuleń. Znieczulenia, których używam, nie są to żadne chińskie znieczulenia, tylko z wysokim stężeniem lidokainy. I najpierw jest nakładane znieczulenie na zamknięty naskórek, a później posiadam znieczulenie, które podczas zabiegu nakładamy na skórę, tak? Czyli jak otwarty jest już naskórek, zrobiłam pierwszą pigmentację, musimy to znieczulić jeszcze raz i klientka chwilę leży, tak? I za chwilę kontynuujemy pigmentację dalej, więc podczas zabiegu również znieczulamy. Aczkolwiek to zależy, jak kto krwawi, czy w ogóle się osocze jakieś pojawia. Pigmentacja powinna być tak delikatnie wykonana i warstwowo, żeby tego osocza i tej krwi było jak najmniej. Okej, okay, dobra. A znieczulenie nam troszeczkę zamyka naczynka. No, zdam Wam relację, bo postanowiłam tak, że nagrywam cały oddzielny film właśnie na kanał główny i będziemy zdawać Wam relację, jak to wszystko wygląda. Klientki dzwonią po prostu przed świętami. Jest ruch. Dobra, to połączymy się zaraz za chwilkę.
Okej, moi drodzy, już Emilka nałożyła mi znieczulenie właśnie tutaj na brwi moje. Wypiłyśmy sobie już kawę, coś tam pojadłyśmy. Mniej wyjściowo już wygląda, ale dobra, Emilka się już przygotowuje. Pośmiałyśmy się. Pośmiałyśmy się, ale to już mówiłam wam we vlogu, bo ja dzisiaj, słuchajcie, dwa filmy naraz kręcę. I vloga, i właśnie ten taki specjalistyczny, tylko z samego tego wydarzenia u Emilki. Ja przywdziewam fartucha. Emilka zakłada swój fartuszek. Tak. Przygotowuje się. Ja jeszcze chwilę posiedzę z tym znieczuleniem i będziemy działały. O, jak ładnie przyodziała. Emilka tutaj wszystko dezynfekuje na to całe przedsięwzięcie. No tak, musi być czyściutko, musi być sterylnie. Ja zaraz się ubiorę, wiesz, jeden fartuch. I właśnie rozmawiałyśmy teraz z Emilką, bo podpisywałam to oświadczenie i to jest za każdym razem. W jakim byście miejscu nie robili, pamiętajcie, że zawsze takie oświadczenie trzeba podpisać. Koniecznie, koniecznie, to jest bardzo ważne. Ważne, jakich igieł używają liderbiski, jakich, jak wyglądają, za sobą reprezentują, jak mają czysto. To, ja to wszystko dezynfekuję, tak? Przed rozpoczęciem, proszę, biorę maszynkę. To jest ta sławna maszynka, co kiedyś Emilka wam pokazywała w jakichś tam vlogach moich. Także to jest ta cała sławna maszynka. I no nie wiem, ja Emilka mówi, żeby się nie stresować, bo nic nie będzie bolało. Nic to nie boli. Ja w ogóle jakiś czas temu robiłam sobie brwi i moja Monika Grzelak zrobiła mi ją w pół godziny. Ja. 20 lat doświadczenia. I tak, one rzeczywiście mi się zgoiły dosyć czy długo, no dwa, trzy tygodnie, zanim zobaczyłam taki kolor, jaki chciałam. Zawsze uprzedzam dziewczyny, wiem, kto z czym do mnie przychodzi i z jakim efektem po miesiącu, a sama zareagowałam tak samo. No właśnie, bo przed chwilką Emilka ze mną rozmawiała na ten temat, że jednak ile czasu, po jakim czasie trzeba wrócić na tą drugą wizytę, drugą korektę? Jakby makijaż permanentny zawsze, praktycznie zawsze powinien składać się z dwóch spotkań, wykonanie makijażu. Na pierwszym spotkaniu jakby pigmentacja, jest tak rysunek pigmentacja, a na drugim spotkaniu widzę, jak się kolor przyjął, jak każda skóra jest inna, są skóry porowate, są skóry tłuste, są skóry suche, każda skóra inaczej chłonie ten pigment. I jakby po dwóch tygodniach, czy powiedzmy tak, jak zaczyna się goić, robi się strupek. I ten strupek odpada i wydaje się, o Jezu, odpadł mi ten kolor. Jakie jasne brwi na przykład wyblakły. No i Boże, nie mogę tego zdrapywać, bo tak, jakby po trzech tygodniach skóra jakby połknęła najpierw ten barwnik, a za chwilę jest elegancki, śliczny kolor i wydaje się, że właściwie ta korekta może nie być potrzebna. Ale korekta jest po to, żeby ocenić, gdzie się jak wyłuszczyło, czy jeszcze gdzieś wyrównać, czy trzeba je, nie wiem, wydłużyć, bo skrócić już się nie da. Ale gdzieś tam warto jest się spotkać drugi raz i to powinno być w cenie zabiegu. No właśnie, bo nie każdy tak robi, prawda? Nie wiem, kto jak robi, ale jak ktoś tak robi, to robi źle. No właśnie, czyli jak ktoś wam zaoferuje taką sytuację, to wtedy pamiętajcie, że powinno to być wliczone w cenę całego jakby zabiegu tego, tak? Tak, tak. No. Dobra, także zaraz będziemy rysunek pewnie Emilka będzie robiła i potem działamy już. Wow! Wiecie, że nie widziałam, bo nie miałam lusterka i Emilka, mówię, podejmij aparat, kobietko moja, to coś nagram i zobaczcie, tak wygląda rysunek przedwstępny. Zaraz go będziemy jeszcze czyścić. A okej, będziemy go zaraz jeszcze czyścić i coś tam jeszcze pewnie Emilka będzie domalowywać. Okej, słuchajcie, jestem już ze swoimi brwiami i zobaczcie, efekt prezentuje się tak i Emilka cały czas mi powtarza, że to jeszcze nie jest ten efekt docelowy, że tutaj wszystko się jeszcze zmieni, także zaraz wam jeszcze Emilka powie, ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają, jaki mają ładny kształcik, jest okej.
Właśnie, dobra. To Emilka teraz powie, jak to jeszcze wszystko wygląda, że to nie jest ten docelowy efekt i mówiłaś też, że nie zrobiłaś mi aż takich mega, mega, mega mocnych brwi, dlatego żeby później przy tej korekcie, tak? Tak, jakby, no ja chcę zobaczyć, jak ci się zachowają te brwi, jak zachowa się twoja skóra, żeby mieć pewność, bo tak, musimy znaleźć ten efekt, który będziesz chciała osiągnąć, bo jak zobaczysz, zostanie nam tylko 40% barwnika tego, który masz w takim finalnym efekcie za ten miesiąc i spotkamy się wtedy, ja ocenię, czy jest wszystko ok, gdzie dodać, gdzie odjąć, odjąć, dodać, nie dodać, dodać i odjąć. Dodać. I no tak patrzę jeszcze na ciebie, no będzie ładnie, naprawdę jest super. Mega mi się podoba i też fajnie, że nie ma takiego efektu, wiesz, mega, mega mocnego. Bo jednak te brwi wyglądają teraz super, tak jakbym po prostu zrobiła sobie mocniejszą hennę. To będzie taki efekt takiego piksela, wiesz, to tak jak... A jaką to jest w ogóle metodą robione, bo w ogóle nie powiedziałyśmy, co my robimy. Ja pracuję na maszynie, robię brwi metodą ombre, efekt piksel. No w tej chwili takie jakby metody są najlepsze, bo kiedyś to były modne takie dwa stemple, no. Ale no tak, ten efekt coś pyknęło? Nie, możesz. Ten efekt ombre jest taki najbardziej naturalny, najbardziej zbliżony takiej naturze, bo musimy twarz podkreślić, jak wyciągnąć te rysy twarzy tym ładnym rysunkiem brwi, a nie oszpecić, tak jak moim zdaniem kiedyś było. Ale jakby no... Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest bardzo ładnie, jeszcze zaraz Wam się pokażę. I na pewno w kolejnym vlogu już, jeżeli przyjdę do Emilki na tą korektę, bo jest nieunikniona, prawda? Zawsze trzeba korekta przyjść. Korekta jest konieczna, bo jakby musimy zobaczyć po miesiącu, jak się goją brwi, czy jest równo, bo jakby często tak jest, że dziewczyny po tygodniu mówią, ojej, tutaj coś odpadło, tu jest nierówno, mi się nie podoba efekt, ja idę po zwrot pieniędzy. Dziewczyny, efekt widać dopiero po miesiącu, po dwóch nawet, bo ten barwnik się osadzi, a później on wyjdzie razem z wyłuszczającym się naskórkiem, tak? Więc jedna skóra będzie trzymała ten pigment przez pół roku, niestety inna przez 3 lata, no. To wszystko zależy od tego, jak wygląda procedura tego złuszczenia się naskórka. Okej, okay, dobra. Dobra, zaraz Wam się jeszcze pokażę, a my widzimy się już przy okazji kolejnego vloga za około miesiąc na korekcie u Emilki. No, także buziaki, pa pa! Dobra, i na koniec jeszcze pokażę Wam się ja. Super!